Ktoś musiał nazwać ten kształt i nieskromnie powiem, że byłam to ja. Dostosuj się do standardów, unikaj garbka. Co jest? Znowu brakuje tego boku? Tym razem kształt ma znaczenie i czubki też. Cześć Edytko i ekipo Kulo, paznokcie wykonuje na sobie. Czasem też koleżankom z przerwami od około 6 lat, czyli dość spory staż. Ja bym powiedziała, sporo lat jak na wyrobienie sobie złych nawyków. Ale zobaczmy, ma co wyprzedać. Nigdy nie przeszłam żadnego kursu ani szkolenia. Są to moje pierwsze przedłużane paznokcie żelem. Skórki natomiast opracowałam frezem i wycięłam cążkami. Chłostaj ile wlezie, koleżanko. No to koleżanko, proszę bardzo, mówisz i masz. Mamy tutaj paznokcie delikatnie przedłużone w kwadrat. Muszę powiedzieć, że kształt mi się bardzo podoba. Jest to taki kwadrat, ale to jest coś pomiędzy kwadratem a baleriną, bo paznokcie nazwać baleriną możemy od pewnej długości, tak? Bo ona musi być wyraźnie zaznaczony ten kształt, że to jest balerina. A jeżeli one ledwie za opuszek wychodzą, tak jak tutaj, no to ani to kwadrat, bo są zwężone boki, więc ani to balerina, bo jest krótka, więc coś pomiędzy. Ktoś by powinien to nazwać. Balerina kwadrat. Balerin... No, kwadrat? Nie. Balerinat. Oho! Balerinat. Muszę to gdzieś zapisać. Balerinat, czyli balerina i kwadrat w jednym. Skórki nie są złe, chociaż zdjęcie troszkę jest słabej jakości, ale z tego co widzę, to chyba raczej nie jest źle. Kolorem ładnie dojechałaś do skórek. Co prawda paznokcie są troszkę jak na moje gusta za grube, ale to może być kwestia glutowatego koloru, lakieru hybrydowego, albo po prostu troszkę jeszcze piłowania by mi się przydało. Jakbym ja robiła te paznokcie, to dążyłabym do tego, żeby grzbiety wyglądały o tak. Tu jest zdecydowanie za grubo, jak na moje standardy. Tak. O, to są takie... To jest taki mój gust, chociaż tu jeszcze... Tego już tutaj nie jestem w stanie zrobić moim penem. Tutaj w tej strefie są po prostu za grube, ale to mniej więcej grzbiet tak by wyglądał, gdybym ja chciała nosić paznokcie krótki kwadrat. Więc chodzi mi o dokładnie to miejsce, gdzie jest tutaj taka fałdka, taka wypukłość, bo to później przy odroście po 2 tygodniach mniej więcej tak, no jest mocno, mocniej widoczne. Tu jeszcze tak od skórek, jak jest tak, jak są skórki i idzie ta fałdka, to spoko, ale jak są skórki, idzie paznokieć i dopiero fałdka, wiecie o co chodzi, tego żelu, no to już ta przerwa tutaj bardzo uwydatnia ten garbek. Ale ogólnie paznokcie są spoko estetyczne. Przy twoim środkowym palcu dążyłabym do tego, żeby jak najmniej piłować z kształtu ten bok, żeby on tutaj był jak najszerszy. Ok? I wtedy ładnie ci się całość wyrówna według osi palca. To jest priorytet. Albo nawet poszerzać żelem od tej strony możesz paznokieć. Chociaż bardziej do tego polecam akryloże, żeby po prostu nie była mulda, tylko taki fajny, równy, fajna równa linia boczna, żeby się zrobiła. Żebyś ty ją zrobiła, tak? No i wtedy będzie super. A zobaczysz teraz, jak to zrobimy tym samym kolorem co lakier, to dopiero zrozumiesz, o co mi chodzi. Kolor bardzo cielisty, tak? Jednocześnie trzeba tutaj troszeczkę popiłować cały bok. O! Coś w tym stylu. Już paznokieć wygląda na bardziej równy. Tylko jest teraz krótszy według reszty, więc tą resztę też by trzeba było przykrócić, albo ten wydłużyć. On jest po prostu, ogólnie ten paznokieć tutaj jest krótszy od reszty, dlatego teraz jak ja jeden bok poszerzyłam, to wygląda jakby było łopatą, ale wystarczyłoby go troszkę przedłużyć, to by pasował do reszty i już by nie wyglądał jak łopata. Tak zwana łopata, czyli za gruby kwadrat. Myślę sobie, Sylwia, że gdybyś tylko podcięła szablony z boku, ścisnęła ten szablon pod opuszką, bardzo mocno w tym miejscu, gdybyś odpowiednio wybudowała krawędzie dolne, gdybyś po prostu tę wiedzę miała, to byłoby mniej problemów później w uzyskaniu takiego super kwadratu, ale teraz mimo wszystko jest przyzwoicie. Hej, paznokcie robię od sierpnia, jestem po 3-dniowym kursie,
te zdjęcia są już od tygodnia. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej, jednak cały czas staram się dążyć do lepszego. To jest normalne, przy początkach jeszcze przyswajamy wiedzę, jeszcze konfrontujemy to, czego nauczyliśmy się w teorii, w praktyce, więc to na początku człowiek się czuje troszkę pogubiony. Ja praktycznie z każdym szkoleniem tak jakby głupiałam od nowa, ale przychodzi taki moment, że na tyle ogarniasz podstawy, że później jest o wiele, wiele, wiele łatwiej. Ja nie mówię, że musisz 70 czy tam 80 czy tam pieron, wiesz, straciłam rachubę, robić szkoleń i dopiero za, nie wiem, 60 to przyjdzie. Nie, to jest kwestia tego, jak sumiennie podchodzimy do treningów po szkoleniu, bo samo szkolenie, to choćby instruktor tańczył na rzęsach, to nie zrobi z ciebie odpowiedniej takiej prawidłowej stylistki. To jest twoja praca po szkoleniu. To samo kurs online. Co z tego, że ty obejrzysz kurs online, jak będziesz dalej trzepać brzydkie pazury? No, to jest kwestia wprowadzania wiedzy w życie. A inaczej, jak to zrobisz, jak nie trenując i przeplatając wiedzę z treningami. Dobra, dosyć gadania, lecimy. Cały czas zastanawiam się, czy to już czas, aby może otworzyć coś swojego. Potrzebuję chyba kopa do działania. Zależy, jaki masz przebieg. Ile już zrobiłaś stylizacji, bo to jest sporo miesięcy, jakby tak trenować dzień w dzień, to spokojnie można coś otwierać, ale jeżeli robisz raz na miesiąc paznokcie, raz na dwa, czy tam dwa razy w miesiącu, to nie. Dobrze, tu już są paznokcie z tygodniowym odrostem, w październiku robione, podcięte są bardzo mocno, krawędzie dolne. Ja tutaj pokażę, o co mi chodzi z tymi podciętymi krawędziami dolnymi, jak mamy oś palca, tak. Mamy linię wzrostu paznokcia, tak, zobaczcie, no to ona tutaj, krawędź dolna w strefie stresu musi iść równo z linią wzrostu paznokcia równolegle do osi, o tak, tutaj też. O, ile nam brakuje. Co innego, no dobrze, tak by to też mogło wyglądać, ale co innego, gdybyśmy poszli tu i w pewnym momencie zawinęli do góry, to okej, ale jak idzie prostą linią, od samego miejsca, gdzie jest strefa stresu, prostą linią do góry, no to już niestety to nie jest poprawna budowa, bo po prostu strefa stresu nie jest zabezpieczona, czyli istnieje ryzyko, że będzie tam pękać paznokieć. No i wolne brzegi są za grube, już widzę na oko, ale to bym mogła ci tylko udowodnić, mając w ręce grubościomierz. Więc możesz sprawdzić, jeżeli taki masz. Tak, za grube wolne brzegi, ale też nie ma tragedii jak na tak krótki okres robienia paznokci. Tragedii nie ma. Widać, że te paznokci już mają tydzień odrostu, bo tu już mamy taki pomiędzy paznokciem a skórkami lekką przerwę, więc już tutaj co nieco odrosło. Tutaj, jeżeli chodzi o kształt paznokci, to troszkę się różnią od siebie te paznokcie, bo tutaj mamy beczułkowato idącą w migdał nieboczną. Tu mamy bardziej gładko, tu jest tak bardziej wypukło, a tutaj jest ta wypukłość mniejsza. Tutaj w ogóle jest czubek mniej szpiczasty niż w tym paznokciu. Tutaj też już tego czubka nie ma szpiczastego. Tu są takie dość szpiczaste czubki, a tu są takie jakby ścięte, więc to trzeba po prostu jeszcze znaleźć sposób na ujednolicenie tego wszystkiego, więc musisz jeszcze bardziej się przyłożyć do kroków piłowania. Nie wiem, czy się tam uczyłaś na tym kursie jakiejś taktyki piłowania. Musisz nad nią popracować. Tutaj też te czubki. Te czubki są każde innego kształtu, więc nad tym na pewno wiadomo, że trzeba popracować. Całkiem, całkiem. No i tutaj trzydniowe szkolenie. No i super. Więc odśwież sobie notatki, trenuj i otwieraj salon. Każdy, kto chce robić piękne paznokcie, musi zwrócić uwagę na błędy popełnione przez te dwie początkujące osoby. Spróbuj przejść obok nich obojętnie.